Dzisiaj mam okazję przedstawić Państwu niezwykłe urządzenie Mango Smart Cooker. To jedno urządzenie zastąpi Państwa kuchni, kuchenkę, patelnię, garnki, szybkowar i urządzenie do gotowania na parze. Czy Mango Smart Cooker ugotuje, upiecze i usmaży wszystko? Czy dzięki temu urządzeniu można przygotować idealny ryż i makaron? O tym niezwykłym urządzeniu opowie nam Patryk Baran, szef kuchni w czwartym pokoleniu. Dzień dobry, witam Cię. Wirtuoz zdrowej i smacznej kuchni. Miło mi słyszeć taki komplement. Mówi się, że złej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy. Kucharzowi na pewno przeszkadza źle urządzona kuchnia. Dlatego w swoim kuchennym królestwie zadbałem o to, żeby pracować z najlepszymi. I wśród najlepszych znalazł się Mango Smart Cooker. Mam małą kuchnię, a dużą rodzinę. Więc szukałam czegoś, co zastąpi mi wiele urządzeń. I tak odkryłam Mango Smart Cooker. Na początku pomyślałam, po co mi kolejne urządzenie do gotowania. Ale już po tygodniu wszystkie inne schowałam głęboko do szafki. Teraz używam tylko Mango Smart Cookera. Piekę, smażę, gotuję. Najbardziej podoba mi się to, że jest takie wszechstronne. Zobacz, jak wiele rzeczy potrafi. Te wszystkie dania, które stoją na stole, przygotowałeś w tym urządzeniu? Tak, zgadza się. Mógłbym skomponować całkiem imponujące menu. Sam ryż to podstawa dla wielu dań. Zresztą to bardzo dobrze. Dietetycy uważają go najzdrowszym zbożem świata. Codziennie sięgają po niego miliony, ba miliardy ludzi na całym świecie. Łatwo go też przyrządzić. No wiesz, trochę się z tym nie zgodzę, dlatego że idealny ryż powinien być odpowiednio sypki, no nie sklejać się, być odpowiednio twardy. Trudno ustawić tak czas gotowania. Pożegnaj się z tym problemem, przywitaj Mango Smart Cooker. Zobacz, dołączoną miarką odmierzasz ryż. Sypujesz, po czym wlewasz wodę. Zamykamy urządzenie, wybieramy program Rice, naciskamy start i gotowe. Łatwo jest zapamiętać. Jedna miarka ryżu plus jedna miarka wody, dwie miarki ryżu, dwie miarki wody i tak dalej. Natomiast jeśli lubisz ryż miękki, dolewasz trochę więcej wody. To jest proste, ten przepis nie wymaga zapisywania. A w tym urządzeniu przygotowałeś makaron. Tak, tutaj ugotowałem makaron. Najpierw wlałem wodę do urządzenia, odczekałem 10-15 minut, aż się zagotuje, posoliłem i dodałem makaron. A, ważne, trzeba pamiętać. Inaczej niż w przypadku ryżu, przy gotowaniu makaronu nie zamykam urządzenia. I to tyle? Tak, to tyle. Kiedy program się skończy, na wyświetlaczu pokażą się litery BB i maszyna automatycznie przejdzie w podtrzymywanie temperatury. A ten biały talerzyk? Tak, to taki biały talerzyk, pojemnik do gotowania na parze. Przygotowujesz w nim warzywa, rybę. Wszystko super dietetyczne, polecam. Czyli tak, do tego pojemnika wlewam wodę, na tym talerzyku z dziurkami do parowania układam rybę, mięso i? I uruchamiamy funkcję steam. Odczekujesz chwilę i wyciągasz taką smakowitą rybkę i warzywa. No wiesz, wygląda pięknie. Zaraz sprawdzimy. Pachnie pięknie. I teraz test. Soczysta, delikatna, super. Mango Smart Cooker to nowoczesne i eleganckie urządzenie, które łączy w sobie zalety zdrowego, smacznego i szybkiego gotowania. Na komfort pracy z Mango Smart Cooker wpływa solidna konstrukcja urządzenia. Pokrywa zewnętrzna, szczelna, zabezpieczająca przed kipieniem pokrywa wewnętrzna, aluminiowa pokrywka wewnętrzna, uchwyt, garnek wewnętrzny o pojemności 5 litrów, przycisk do otwierania, praktyczny uchwyt na łyżkę, solidna obudowa i podstawa. Duży i czytelny panel umożliwia intuicyjny wybór jednego z 12 programów oraz dowolne ustawienie czasu pracy Mango Smart Cooker do 24 godzin. Do zestawu dołączone są pojemnik do gotowania na parze, miarka do mierzenia produktów, łyżka głęboka do zupy i łyżka do ryżu. Tradycja i nowoczesność to cechy, które idealnie łączy w sobie Mango Smart Cooker. To dopiero początek tego, co potrafi ta maszyna. Ale pyszny! Zobacz, jaka jest pojemna. Mieści aż 5 litrów. W niej możesz ugotować dla całej rodziny, możesz także zaprosić przyjaciół. Możesz w niej gotować ryż, makaron, możesz gotować na parze, możesz smażyć, piec i dusić, na przykład wołowinę. Czyli mogę w nim upiec kurczaka albo ciasto. Nie musisz mi wierzyć na słowo, sam zobacz. Tutaj usmażyłem kurczaka i warzywa. A na deser ciasto czekoladowe, też z Mango Smart Cooker. Zobacz, jak wiele urządzeń zastępuje w kuchni. Nie musisz mieć nawet piekarnika. To niebywałe, że jedno urządzenie oferuje aż tyle możliwości.
Powiedz mi, czy w trakcie przygotowywania potraw można otwierać tę pokrywę? Tak, jest to nawet konieczne, tak jak w przypadku makaronu. Często też podczas gotowania dodajemy różnego rodzaju składniki oraz przyprawy. Wtedy wystarczy nacisnąć tutaj i mamy otwarte. Do czego używam Mango Smart Cooker? Przede wszystkim gotuję w nim na parze. Ale uwielbiam smażyć. Jak smażę na patelni, wszystko rozbryzguje się po całej kuchni. Ale w Mango Smart Cooker tak się nie dzieje. Ostatnio zrobiłam dzieciom niespodziankę. Upiekłam im jabłka. A tydzień temu, korzystając z funkcji boil, czyli gotowanie, zrobiłam pyszne kolby kukurydzy. Kiedy używam Mango Smart Cookera? Codziennie. Teraz nie wyobrażam sobie mojego gotowania bez niego. Oprócz tego, że jest wszechstronny, cenię w nim to, że mogę opóźnić start, czyli wyjść do pracy, a po powrocie mieć już obiad gotowy. A jeżeli nie jestem jeszcze gotowa, albo kiedy czekam na gości, którzy się spóźniają, z tym też nie ma problemu. Wystarczy wcisnąć Keep Warm. Jedzenie będzie utrzymane w stałej temperaturze, nie wystygnie i zachowa świeżość. Warto dodać, że Mango Smart Cooker zawsze po zakończeniu programu automatycznie przestawia się na funkcję Keep Warm, czyli podtrzymywania temperatury. Czy można łączyć różne programy? Dobrze, że o to pytasz. Tutaj mam coś specjalnego. Duszoną wołowinę. Jak ją przygotowałeś? Najpierw trochę ją podsmażam. Czyli używasz funkcji Fry. Tak, zgadza się. Ustawiam czas na około 15 minut. Podsmażam ją z obu stron. Rozumiem, że przy otwartej pokrywie. Tak, pokrywa zostaje otwarta. Następnie wciskam przycisk stew, czyli duszenie, na około 1 godzinę. I po godzinie wyciągam taką pyszną, soczystą wołowinkę. Dodam tylko, że w każdym programie oprócz funkcji Rice, czyli ryż, i Fast Cook, czyli szybkie gotowanie, można dowolnie ustawić czas pracy urządzenia ze względu na potrawę oraz jej wielkość. Wspominałeś wcześniej o funkcji Fast Cook. Tak, jest to funkcja, którą często stosuję z takimi programami jak Steam, czyli gotowanie na parze, lub Stew, czyli duszenie. Najpierw zaczynam od funkcji Fast Cook, czyli obsmażam mięso, następnie je duszę, gotuję lub piekę. A pozostałe opisane na panelu funkcje? W Mango Smart Cooker możesz zrobić domowej produkcji jogurt dzięki funkcji jogurt. Możesz także podgrzać wcześniej przygotowane dania dzięki funkcji Reheat. A funkcja Free? Funkcja Free służy do tego, żeby ustawić dowolnie czas gotowania lub pieczenia. Zresztą warto zajrzeć do instrukcji obsługi. Powiedz mi, gdzie można znaleźć przepisy na te wszystkie pyszne dania, które dzisiaj tutaj mamy? Te wszystkie dania, które dzisiaj tu przygotowaliśmy oraz dużo więcej możecie znaleźć Państwo w książeczce z przepisami, która jest dołączona do urządzenia Mango Smart Cooker. Prawdopodobnie jest to najsmaczniejsza książeczka na świecie. 12 funkcji, które oferuje Mango Smart Cooker, zapewni Ci codzienne urozmaicenie i zdrowe menu. Oto one. Rice przeznaczony do przygotowywania ryżu, na przykład z kurczakiem lub dziczyzną. Fast Cook, który umożliwia szybkie gotowanie. Tutaj polecam szczególnie makaron w sosie śmietanowym. Pyszny i szybki. Kolejny program. Boil, gotowanie, na przykład ziemniaków. Bake, pieczenie. Użyj, przygotowując skrzydełka drobiowe z miodem i cytryną lub ciasto czekoladowe z orzechami. Jogurt to funkcja, za pomocą której przygotujesz domowy jogurt. Reheat, podgrzewanie. Fry, smażenie. Polecam smażone warzywa lub hiszpański omlet z ziemniaków. Pasta, program dla fanów potraw z makaronem. Spróbuj koniecznie makaronu z mięsem wołowym mielonym. Steam, parowanie. Dla dbających o linię, ryba na parze lub brokuły w sosie cytrynowym. Soup, program służący do robienia zup, na przykład mojej ulubionej czosnkowej. Stew, duszenie. Wypróbuj przepis na duszoną wołowinę z ziemniakami. Z pomocą ostatniej funkcji Free można według uznania regulować czas przygotowywania posiłków. Posmakuj gotowania z Mango Smart Cooker. Przyznam się, że jestem zaskoczony, jak wiele możliwości ma Mango Smart Cooker. I to jest właśnie to, co nazywamy inteligentnym gotowaniem. Po co używać wielu urządzeń, żeby zrobić te danie, jeśli wystarczy nam jeden Mango Smart Cooker? Gotowanie z Mango Smart Cooker to czysta i pyszna przyjemność. Mango Smart Cooker to najlepszy prezent, jaki sobie sprawiłam. Poleciłam go mamie i teraz razem z nią odkrywam jego zalety. Państwo też możecie już zamówić Mango Smart Cooker. Proszę zadzwonić do naszych konsultantów lub złożyć zamówienie przez stronę www.mango.pl. Produkt dostępny jest również w sprzedaży ratalnej. Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na ekranie. Zaproś Mango Smart Cooker do swojej kuchni.